zasłaniania ust i nosa. Thank you.
Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Kędzierzyn-Koźle. Podróżnych wysiadających prosimy o zabranie bagażu i rzeczy osobistych oraz zachowanie ostrożności przy wysiadaniu. Do zobaczenia.
Jestem na stacji Wrocław Główny. Przyjechałem tutaj z lekkim 3-minutowym opóźnieniem. O. Tutaj stoi pociąg Telka Halny, którym przyjechałem. Podróż była w miarę w porządku. No. Dobrze, że kupiłem bilety tydzień wcześniej. Miałem miejsce siedzące. Frekwencja w Halnym po prostu przekracza 100%. O, tam po prawej stoi pociąg Regio Kamieniczyk do stacji Poznań Główny, ze stacji Szklarska Poręba Górna. A tam dalej stoi N57AL w malowaniu Tygrysiem jako pociąg Regio Wilczka do stacji Międzylesie. Zaraz oglądam odjazd Halnego. Stoję właśnie przy składzie pociągu Regio Wilczka. Tutaj mamy Regio 76902 Poznań Główny Międzylesie. Na pociągu dzisiaj są dwie jednostki. Tutaj mamy tą już nagraną ode mnie z daleka w składzie w malowaniu tygrysim N57AL2106. A tam dalej mamy drugiego kibla w malowaniu pole Regio. No takie tygryski już rzadko spotykane. No nic, przejdę teraz przed dalszą rzecz składu. O, tutaj mamy drugą jednostkę w malowaniu pole Regio N57AL2121. Wedle zapowiedzi pociąg Regio Wilczka odjedzie z około 15-minutowym opóźnieniem. Jest skomunikowany z opóźnionym pociągiem Intercity Chełmoński. Tu jest opóźniony 40 minut. Może uda się nagrać odjazd, zobaczymy. Ja czekam teraz tutaj, czekam tutaj na stacji, na pociąg. Telka Rozewie, relacji Polanica z Dui, Gdynia Główna. Po 1 minut do stacji Poznań Główny. No cóż, zobaczymy, co mi się jeszcze uda w tym czasie nagrać. Na razie idę na peron trzeci i poczekam tam na przyjazd tego pociągu ze stacji Trzebnica.
wjeżdża pociąg, sprinter Szenica, relacji Szklarska Poręba Górna, Wrocław Główny. 36 WA 011. Wjeżdża pociąg osobowy relacji Trzebnica Wrocław Główny. SA 134007. Wjeżdża pociąg Intercity Chełmoński relacji Świnoujście Kraków Główny. EP07375. Odjeżdża pociąg Regio relacji Wrocław Główny, Ostów Wielkopolski. N57-694. Wchodzę do wnętrza dworca.
Znajduję się obecnie na peronie czwartym. Czekam dalej na mój pociąg Telka Rozewie. Konkretnie na grupę wagonów ze stacji Polanica-Zdrój. Planowy przyjazd o godzinie 22.13. Z tego co sprawdzałem, jedzie planowo, więc jakieś 15 minut powinien tutaj być. Tutaj po prawej mamy N57 jako pociąg Regio do stacji Ścinawa. O, tam po lewej mamy skład pociągu Intercity Mieszko, który tutaj przyjechał. W międzyczasie mieliśmy również pociąg Intercity Bolko, którym, jak wiecie, w dniu wczorajszym jechałem z Lublina do Radomia. W dniu dzisiejszym pociąg Intercity Bolko przyjechał z opóźnieniem 175 minut. No nic, czekam na odjazd z tego Regio. I na moje Rozewie.